Zapewne wielu z Was chciałoby poprawić działanie i zasięg swojej sieci bezprzewodowej. Dziś pokażę Wam, na co zwrócić szczególną uwagę. Z sieci bezprzewodowej korzysta prawie każdy. Sieć ta działa w dwóch pasmach częstotliwości. Pierwsze i najbardziej popularne pasmo to 2,4 GHz. Drugie to pasmo, które całkiem niedawno pojawiło się w Polsce – 5 GHz. Jak łatwo się domyślić, najlepszym wyborem jest pasmo 5 GHz. A dlaczego? Sieć niezależnie od pasma może działać na kilku kanałach przypisanych do danego pasma. W paśmie sieci 2,4 GHz tych kanałów mamy 13. Co prawda kanał 12 i 13 są niewidoczne dla wielu urządzeń, dlatego też zalecane jest korzystanie z kanałów od 1 do 11. Im więcej sieci w pobliżu ustawionych jest na tym samym kanale, tym bardziej się one wzajemnie zakłócają. Dodatkowo w tym paśmie są tylko trzy kanały, z których naprawdę warto korzystać, gdyż na przykład wybierając kanał trzeci, będzie na niego oddziaływał kanał pierwszy, drugi, czwarty, piąty oraz szósty. Dlatego najlepsze kanały to pierwszy, szósty oraz jedenasty, dlatego że żaden nie oddziałuje na drugiego. Skoro z kanału 2,4 GHz korzysta znaczna większość internautów, ciężko będzie znaleźć taki kanał, na którym nikt nie będzie nas zakłócał. Dlatego najlepiej jest wybrać pasmo 5 GHz. Dodatkowo w tym paśmie jest najwięcej częstotliwości i żaden z kanałów nie oddziałuje na drugi. Niestety musimy też pamiętać, że nie wszystkie urządzenia odbiorcze dostosowane są do odbioru sieci w paśmie 5 GHz. Dlatego musimy sprawdzić, czy nasz komputer, komórka lub tablet mają taką możliwość. Na sieć wpływ mają także urządzenia w naszym domu. Mikrofale, telefony komórkowe i telewizory. Na naszą sieć bardzo duży wpływ mają stacje pogodowe, tak zwane pogodynki, czyli urządzenia, które wyświetlają nam godzinę, temperaturę i inne informacje pogodowe. Działanie sieci Wi-Fi zależne jest również od urządzeń odbierających sygnał, a także od ich konfiguracji. Sprawdźmy zatem, czy modem i router oraz karta sieciowa w naszej komórce czy w komputerze działają w standardzie danej sieci BGN lub BGN. Najczęściej zalecanym standardem jest BGN lub N. Tak więc jeśli chcemy poprawić działanie sieci bezprzewodowej, pamiętajmy, aby modem lub router były odpowiednio ustawione, czyli poziomo, żeby zapewnić równomierne rozsyłanie fal radiowych, na wysokości 1 do 1,5 metra oraz z dala od innych urządzeń elektronicznych w pomieszczeniu, w którym najczęściej korzystamy z internetu. I aby nie były osłonięte meblami, ściankami itd., fale mogą być wtedy tłumione. Należy też sprawdzić, czy inne sieci nie zakłócają pracy naszej. Możemy to zrobić przy użyciu jednego z darmowych programów. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać programy do analizy Wi-Fi. Jeśli jesteśmy zakłócani, staramy się znaleźć inny kanał sieci w ustawieniach modemu czy routera. Jeśli nic z tego nam nie pomoże, możemy podłączyć dodatkowy sprzęt rozsyłający sieć, router czy też access point. Najlepiej, aby posiadał co najmniej dwie anteny zewnętrzne i działał zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Mimo wszystko zachęcam do podłączenia kablowego. Jest ono po prostu najbardziej stabilne. Tyle ode mnie. Do zobaczenia następnym razem.